kochani, witam świątecznie na kanale Maribo! Hojko, hojko! Z okazji świąt zorganizowałam kilka rozdań, w których można było wygrać sukieneczkę, torebeczkę, misiaczki oraz tajemniczą paczkę. Dzisiaj przedstawię Wam zwycięzców oraz spakuję dla nich prezenty, ale mam jeszcze pocztę od widzów! Dostałam dwa listy! Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ są to kolejne dwa listy do mojej kolekcji. Na razie miałam tylko jeden. Za chwilę je sobie otworzymy. Pierwszy jest od Julii Jakubasz, a drugi niepodpisany. O, to w środku jest. Dobra, najpierw sobie otworzymy od Julii. Co tam jest? Co tam jest? O! Jest list i jest sukienka dla Barbie! Zobaczcie, jaki piękny ten list! Jakie tęczowe kolory! A jakie switaśne serduszko! Przeczytamy teraz list od Julii. Kochana Iwono, jestem z Wrocławia i oglądam Cię od samego początku. Super! Twoje filmy są super i przez Ciebie pokochałam lalki Barbie. Nazywam się Julia. Czekam na filmik o Lego Friends, Barbie i jeszcze fajniejsze odcinki. Dzisiejszy odcinek był super ekstra sztos. Chciałabym dostać prezent, mały lub duży, ładny, brzydki, ale najważniejsze, że będzie. Pozdrawiam Cię i wszystkich oglądających. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i szczęścia w życiu. Do widzenia. Dziękuję Julka za super liścik, a teraz przymierzymy, czy sukieneczka pasuje na naszą Barbie. Zobaczcie, sukieneczka pasuje idealnie. Wow, ale jest piękna. W takim turkusowym kolorku. I z paseczkami. Jest super, hiper, ekstra, sztos! Dziękuję ślicznie, Julka, za śliczny list oraz piękną sukienkę dla Barbie. Na pewno ją będę wykorzystywała w moich bajkach. Jest po prostu przecudna. No a teraz otwieramy sobie drugi liścik, który jest cięższy. O, coś tam też jest. Zobaczymy, od kogo i co w środku jest. Uwaga! O, też coś mam! Od Roxany Kiersnowskiej jest liścik i mam też jakieś tutaj fajne rzeczy. Wow! Mam liścik od Roxany. Teraz go sobie przeczytamy. Witaj Iwona, bardzo lubię Twoje filmy. Zagraj z tym, co masz w środku, podaj paczkę. Chciałabym, żebyś mi też coś wysłała i proszę Cię o pozdrowionka. Dwa pytania. Czy nie żal Ci Hachimalsa? No nie, no bo wiem, że ktoś się nim bardzo dobrze zaopiekuje, a ja niestety nie miałam czasu na to. Czy Twoje Barbie są stare? No kolekcjonuję je od jakiegoś czasu, więc niektóre z nich na pewno są starsze. Chcę Twój autograf. I w kopercie będą buciki dla Barbie oraz naszyjnik. Zdradziła, co jest w kopercie. Autograf? No pomyślę, na razie jeszcze nie rozdaję, ale może kiedyś wyślę. Okej, okay, to zaczynamy. Zaraz Wam pokażę, co tutaj mam. Mam cukieraski! Nim dwa, uwielbiam. Mam dwa cukieraski. I jesteś jeden duży cukierasek. A co w środku jest? Odpieczętujmy i sobie zobaczmy. Jeden, dwa. Jest też cukierasek. Super! I mam jeszcze coś dla moich Barbie! Zobaczcie! Są śliczne buciki i naszyjnik, takie różowe! Wow! Przymierzamy Barbie? Wow, ale świetne są te buty, zobaczcie! Idealnie pasują, są różowe! To jest ulubiony kolor Barbie! I zobaczcie, jaki śliczny naszyjnik dostała! Serduszka, ale piękny, dziękuję! Ojej, nie spodziewałam się, że tyle prezentów dostanę na święta. Dziękuję. Super, dziękuję Roxana za super liścik oraz dodatki dla mojej Barbie. Zobaczcie, ma całkowicie nowy strój. Wygląda ekstra, naprawdę ta sukienka pasuje do tych dodatków, prawda? Jakby dziewczyny wiedziały, że razem wysyłają. Także dziękuję Wam bardzo. I jeśli chcielibyście do mnie wysłać list, jakąś paczkę czy cokolwiek, to tutaj macie adres mojej skrytki pocztowej. Wysyłajcie, ja czekam, będę otwierała je na wizji. Woohoo!
Teraz chciałabym Wam przedstawić zwycięzcę tajemniczej paczki. Wysłaliście mi bardzo dużo komentarzy i musiałam wybrać kogoś, komu wyślę tą tajemniczą paczkę. No ale w końcu wybrałam, no i oczywiście byłam na zakupach i wybrałam super zabaweczki. No, ja też tam byłem. Wybrałam zwycięzcę tajemniczej paczki, a jest to... Uwaga! Milena Bolkowska! Gratulacje! Jakie prezenty dla Ciebie kupiłam? Jest ich kilka. Pierwszy prezent to Kamila Barbie z serii Made to Move. Na pewno Ci się spodoba, są to moje ulubione laleczki. Drugi prezent to kula LOL Surprise serii numer 2. Oraz trzeci prezent to akcesoria dla Barbie, buciki, żeby Kamila miała w czym chodzić. Hej Kamila! Za chwilę spakuję dla Ciebie paczuchę, a jeśli Wy chcielibyście wygrać też tajemniczą paczkę, w której nie wiadomo co będzie, to szybciutko zostawiajcie łapkę w górę, piszcie również w komentarzach, znowu wybiorę osobę, dla której kupię kilka prezentów oraz wyślę jej taką tajemniczą paczkę. Zaczyna to mi się bardzo podobać, a Wam? Także szybciutko zostawiajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzu, może wybiorę następnym razem Ciebie. A teraz bierzemy się za pakowanie paczuchy. Mam przygotowany już specjalny kartonik i teraz spakujemy paczuchę. Dla Mileny. Też folia bąbelkowa jak ostatnio. Do paczki dorzucę również pet shopa, pieska oraz naszyjnik z księżniczkami. Wrzucę również świąteczną karteczkę na święta, którą za chwilę wypiszę. Wszystko to wkładam do środka i zamykam kartonik z paczuszką. A teraz muszę zapakować bardzo pięknie prezencik. Właśnie spakowałam tajemniczą paczkę. Już nie zanudzałam Was tym, jak pakuję ten prezent. A zobaczcie, jest takie super bałwanki oraz Mikołaje. Teraz już tylko czekam na adres do wysyłki. Wyślij mi go na ten adres e-mail. Jak tylko otrzymam adres, automatycznie do Ciebie wysyłam tą paczuchę, żeby jeszcze dotarła przed świętami. Hej, a ktoś zapomniał o nas? Halo! A teraz przedstawię Wam zwycięzców tych oto słodkich misiaków pluszaków z Kinder Maxi. Jest Renifer oraz nosorożec, który był najpierw hipopotamem. Można było je wygrać w odcinku świątecznym, w którym testowałyśmy z Laurą słodycze świąteczne. Dlatego teraz przedstawię Wam, kto wygrał Renifera oraz hipopotama. Reniferka wygrała... Karolina, Karolina! A nosorożca wygrała Joanna Solak. Do paczuszki też wkładam karteczki z życzeniami na święta. Wrzucam do pudełeczka Reniferka i hipopotamka. I dorzucam życzonka. Spakowane! Prezenciki mam już spakowane. Jest tutaj Reniferek oraz nosorożec. Teraz bym bardzo prosiła, żebyście dziewczyny wysłały mi swój adres na adres e-mail, który znajduje się w tym miejscu. Szybciutko je do Was wysyłam, żeby trafiły jeszcze do świąt. Pod ten adres wysyłajcie dane. Hej, a pamiętacie konkurs z sukienką oraz torebeczką? Te akcesoria można było wygrać w specjalnym odcinku z kalendarzem adwentowym, który sama stworzyłam, fasjonistki. I teraz tak, najpierw sukieneczkę wygrywa Oliwka Bukała. A, o torebeczce już mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz. Wygrywają robótki ręczne. Prezenciki wrzucam do koperty. Jeden. I torebeczka.
Rzucam też karteczki świąteczne. Uuu, jakie smakołyki. I zaklejamy. I uwaga. I zaklejamy. I paczuszki gotowe do wysyłki. Ojej, sporo tych prezentów. Wszystkich zwycięzców tych oto pięknych prezentów proszę o wysłanie danych adresowych na nasz adres e-mail. Chciałabym przede wszystkim pozdrowić dziewczyny, które wysłały mi super listy oraz niespodzianki dla moich lalek Barbie. Były naprawdę super. Dziękuję bardzo i wysyłam buziaczki. A jeśli wy chcielibyście mi wysłać jakąś paczkę, czy list, czy cokolwiek, to tutaj macie adres mojej skrytki pocztowej. Bardzo na to czekam, ponieważ bardzo lubię czytać od was korespondencję. Piszcie mi również w komentarzu, jeśli wy chcielibyście wygrać taką tajemniczą paczuchę. Ze wszystkich komentarzy wybiorę jednego zwycięzcę oraz wyślę do niego jakąś tajemniczą paczuchę. No nie wiem, co wybrać. Piszcie mi też, jeśli macie jakieś pomysły na prezenty. Mam również pytanie dla osób, które bardzo dokładnie oglądały nasz film. Napiszcie mi w komentarzu, w którym prezencie jest renifer? W niebieskim z Mikołajami? W zielonym z pingwinkami? A może w czerwonym ze śnieżynkami? Jeśli wiecie, to zostawcie komentarz. I pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, ponieważ wkrótce pojawią się nowe odcinki świąteczne z Barbie, Lego Friends i nie tylko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, 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 pa!